Jakieś firmy Aprikola, jest coś takiego. Dziadek się przyszedł ubezpieczyć na życie. Mówi, dzień dobry. Mówi, dzień dobry, słucham pana. Mówi, ja się chciałem ubezpieczyć na życie. Mówi, ile pan ma lat? Mówi, 82. Oj, to wie pan co, niestety nie możemy pana ubezpieczyć, jest to rosnął człowiekiem troszkę za późno, także przykro mi bardzo, ale niestety nie mówi. Oj, to się tatuś zmartwił. Panie, jak to tatuś? Pan ma tatusia? Mówi, mam tatusia. Ile jeszcze tatuś ma lat? Mówi, 104. No wie pan, to coś niesamowitego. To niech pan mówi tak, to z tatusiem, to pan to razem z tatusiem ubezpieczył. A, to się dziadek ucieszył. Jak to dziadek? Pan ma dziadka? Mówi, mam dziadka. Ile się dziadek ma? 122. No wie pan, to coś niesamowitego, to rewelacja. To niech pan się tak jutro z tatusiem i z dziadkiem, to was w trójkę razem ubezpieczymy. Mówi, oj, to dobrze, a dziadek to nie może przyjść. A dlaczego nie może? Bo się żeni. Pani, jak to się żeni? Chce mu się? Nie chce. Ale musi. To był rocznik, nie? To był rocznik. Piło się wodę z kranu, się żyło.